Drodzy Państwo, już dziś Teatr Nowy w Zabrzu rozpoczyna kolejny nowy sezon artystyczny. Miejmy nadzieję, że tak samo udany jak miniony, a o tym sezonie opowie mój dzisiejszy gość. Zaproszenie do studia przyjął pan Jerzy Makselon, dyrektor naczelny Teatru Nowego w Zabrzu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co nas czeka w nowym, kolejnym sezonie artystycznym? Ja mam pewien kłopot z tym, kiedy pani mówi o nowym, kolejnym sezonie artystycznym, bo my w tym roku mamy takie wyjątkowe poczucie ciągłości. Nie bardzo zauważyliśmy, kiedy ten poprzedni sezon się skończył, a ten formalnie w siedzibie rzeczywiście zaczynamy dzisiaj o godzinie 19:00. Spektaklem, który okazał się frekwencyjnym hitem ubiegłego sezonu, mianowicie Wysokim Napięciem, autorstwa i w reżyserii Zbigniewa Stryja, naszego dyrektora artystycznego, z udziałem jego, Magdy Waligórskiej i Mateusza Lisieckiego, ale to zaczynamy w siedzibie. Natomiast pracujemy już od dłuższego czasu i to nie tak, że pracujemy w sensie prowadzenia prób do najbliższej premiery, to oczywiście też się dzieje, ale pracujemy występując, prezentując nasze spektakle w różnych bardzo miejscach tego kraju, a właściwie nie tylko kraju. Tak wracam do tego, co powiedziałem przed chwilką, mianowicie nie bardzo wiem, kiedy skończył się nasz sezon poprzedni, bo wtedy, kiedy niby się skończył, czyli pod koniec czerwca, to jeszcze w czerwcu zaczęło się lato w teatrze. Wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami w tym roku, rekordowe pod względem liczby uczestników. Dzieciaków było, o ile pamiętam, 96. Rekordowe również z tego względu, że po raz pierwszy przygotowaliśmy nie jeden, ale dwa spektakle. Dwa spektakle dlatego, że właściwie z tak liczną grupą chyba nie dałoby się już pracować na scenie w ramach przygotowywania jednego spektaklu. Dwa tygodnie, nawet nie dwa tygodnie, półtora tygodnia po zakończeniu lata w teatrze przydarzył nam się kolejny, trzeci w ostatnich latach poważny zagraniczny wyjazd festiwalowy. Dwa poprzednie to był Festiwal Teatru Eksperymentalnego w Kairze. Ten festiwal ze względu na to, co w Egipcie się porobiło, już nie istnieje. Natomiast było nadane pojechać do miasta Poti w Gruzji, które zorganizowało pierwszą edycję, myślę, że w przyszłości bardzo interesującego i bardzo ważnego festiwalu, przynajmniej dla tego kraju, aczkolwiek festiwal ma ambicje międzynarodowe, stąd nasza na nim obecność. Wyprawa do Poti w miejsca egzotyczne, niezwykle urodziwe i atrakcyjne pod wieloma względami, obfitowała też w doświadczenia artystyczne, w nowe kontakty. Efektem tego spotkania będzie między innymi obecność spektaklu Spoti na naszym festiwalu. Oczywiście nasz festiwal jest ogólnopolski, dlatego będzie ten pokaz będzie miał charakter imprezy towarzyszącej. Niemniej myślę, że będzie interesujący bardzo. A jak tylko wróciliśmy z Spoti, to niedługo potem zaczęły się nasze rozjazdy po kraju ze spektaklem Jasio albo Polish Joke w ramach programu Teatr Polska. Pierwszy wyjazd miał miejsce 23 sierpnia, a dziś jest tam może w formie takiej troszkę nie najlepszej, dlatego że około godziny czwartej nad ranem wróciliśmy z kolejnej trasy po województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Pięć spektakli mamy ze sobą. Przed nami jeszcze 7 w ramach tegoż projektu, który jest dla nas dużym wyróżnieniem, wielką przygodą, i czymś, co daje nam bardzo, bardzo wiele satysfakcji. Wracam do tego, o co pani pytała, co z tym sezonem. Tak, jesteśmy już właściwie bardzo mocno w trakcie tego sezonu. Dziś gramy Wysokie Napięcie, w niedzielę gramy komedię Kocham Marka Koterskiego w reżyserii Krzysztofa Prusa, przed którym to spektaklem też otwierają się jakieś perspektywy festiwalowe, właściwie nie otwierają, ale już się otwarły, ponieważ jeszcze we wrześniu ten spektakl będzie prezentowany dwukrotnie w Tarnowie na ogólnopolskim festiwalu komedii Talia. Z tym festiwalem również wiążą się jakieś nasze miłe wspomnienia, bo kilka lat temu nagrodę uzyskał tam nasz Tutam ze Zbyszkiem Stryjem i z Renatą Dancewicz, również w reżyserii Krzysztofa Prusa.
Panie dyrektorze, tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że już niebawem premiera, pierwsza premiera w tym sezonie. Jak udało się Państwu pogodzić właśnie tę trasę wyjazdową z przygotowaniami do premiery? I proszę nam powiedzieć przy okazji tego, jaka to będzie premiera? A to nam się udało, powiem, dosyć sprytnie, dlatego że pracę nad tym spektaklem zakończyliśmy już właściwie w stanie gotowości do premiery. Pod koniec czerwca odbyły się już dwa pokazy przedpremierowe, które de facto miały charakter pokazów przedpremierowych, ale były to po prostu prezentacje już czegoś niemal gotowego. W związku z czym w tej chwili potrzebowaliśmy i potrzebujemy niewiele czasu, żeby uroczystą premierę tego spektaklu zaprezentować Państwu w ramach Metropolitalnej Nocy Teatrów, co z jednej strony, myślę, dodaje trochę splendoru i podnosi rangę tej premiery, a z drugiej strony wzbogaca nasz program przygotowany. Myślę, że i tak dość bogaty, jak co roku zresztą, na tę wyjątkową dla nas okazję. To będzie 26 września. Premiera Zaręczyn Wojciecha Tomczyka w reżyserii Marcina Sławińskiego. To będzie ostatni punkt naszego programu i taki centralny. Przedtem będzie się działo wiele różnych rzeczy. Jak co roku zaczniemy od pokazów tego, co przygotowaliśmy z dziećmi i z młodzieżą latem w ramach Lata w Teatrze, czyli będzie Król Maciuś I według Korczaka. To jest taki główny produkt tego naszego lata, nie w sensie jakości, ale w sensie po prostu liczby zaangażowanych uczestników, bo grodzie ci brało i młodzieży także brała udział w tym właśnie przedsięwzięciu, ale pokażemy również onych, czy onego właściwie, Marty Guśniowskiej, czyli ten drugi spektakl przygotowany pod kierunkiem Andrzeja Kroczyńskiego z grupą starszej młodzieży. Potem będzie, Boże mój, Filharmonii, będzie czytanie dramatu, będą warsztaty teatralne i tak jak powiedziałem, daniem głównym tego dnia będzie premiera Zaręczyn. Wszystko chodzi, to w dniu, kiedy Zabrze będzie świętowało swoje urodziny. Tak, ja myślę, że my również w ten sposób do tego się jakoś przyczyniamy. Chciałbym powiedzieć, bo owszem, zdarzyły się również takie głosy, że może nie tego dnia powinniśmy tak intensywnie działać, bo jakby wchodzi to w kolizję z różnymi innymi przedsięwzięciami, które mają nam miejsce na terenie miasta z okazji urodzin. Ja nie sądzę, żeby ta kolizja była taka istotna. Ludzi zainteresowanych kulturą w naszym mieście jest bardzo wielu, ich zainteresowania są bardzo różne i ja myślę, że cudnie jest, kiedy właśnie tego dnia każdy znajdzie coś do siebie, dla siebie i może wybierać. Ale no jest jeszcze jedna okoliczność. Na wybór daty Metropolitalnej Nocy Teatrów my niespecjalnie mamy wpływ, ponieważ jest to święto metropolitalne, czyli właściwie uczestniczą w nim wszystkie teatry, a także i instytucjonalne, i nieinstytucjonalne, i jeszcze parę innych podmiotów tak czy inaczej związanych z teatrem na terenie naszej aglomeracji, w związku z czym jest to jakby wypadkowa możliwość, no i ten termin mniej więcej jest stały, to jest z reguły ostatnia sobota września. No i tak się składa, że w tym roku te obchody troszkę się nakładają, ale ja nie sądzę, żeby to musiało nam przeszkadzać. Panie dyrektorze, przejdźmy do października, bo mam takie wrażenie, że dzieje się tak dużo w Teatrze Nowym, że nie zdążymy omówić całego sezonu, a chciałabym, żeby widzowie poczuli ten przedsmak tego, co ale będzie ja się sądzę, działo. Ale ja sądzę, że niedobrze byłoby, gdybyśmy omawiali cały sezon, ponieważ stracilibyśmy okazję do kilku jeszcze spotkań. Zgadza w tym się. Studiu. Ale dlaczego mówię o październiku? Tak. Bo mówiąc październik, mam na myśli już Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość przedstawiona w tym roku dla Państwa wyjątkowy, jubileuszowy. Tak, 15 i mam pewien kłopot w związku z tym, ponieważ założyłem sobie, że ponieważ 15 festiwal to powinno być 15 spektakli, ale wychodzi na to, że nie damy rady zamknąć się w tej liczbie i chyba jednak będzie więcej. Obawiam się tego, że tak. No, prace nad programem festiwalu właściwie dobiegają już końca. Będziemy mieli rzeczy nowe. Tak jak już wspomniałem, pojawi się teatr z gruzińskiego Poti, czyli będziemy mieli po raz pierwszy akcent międzynarodowy i to nie jedyny, ponieważ
również trochę w tym klimacie jubileuszowym, a również po to i dlatego, żeby zacieśnić więzi przyjaźni z naszym miastem partnerskim Równe na Ukrainie. W końcu, po wielu latach przymiarek, myślę, że udało nam się skonkretyzować pewne plany. Jednym z elementów tych planów będzie obecność teatru, akademickiego teatru, dramatu i dramatyczno-muzycznego w Równem. Będzie spektakl zaprezentowany również jako impreza towarzysząca, ale w ramach i podczas naszego festiwalu. A pomiędzy będziemy mieli, myślę, że wiele spektakli interesujących, kilka głośnych, ale też takie, które myślę, mam taką nadzieję, karierę festiwalową, jak wiele już innych w poprzednich edycjach festiwalu, rozpoczną właśnie od Zabrza. Szczegółów programu nie będę jeszcze zdradzał w tej chwili. Chcemy to zrobić oficjalnie najpierw na naszej stronie i na naszych afiszach, ale już wkrótce ta informacja dotrze również do Państwa. Festiwal będzie długi, bo biorąc pod uwagę te imprezy towarzyszące, no to on najpewniej zacznie się już w piątek 16 października, o ile pamiętam, zakończy się w poniedziałek 26. Będziemy mieli jeszcze jedną nowość podczas tego festiwalu, mianowicie po raz pierwszy w gronie jurorów znajdzie się kobieta. Do tej pory było to gremium zdecydowanie męskie, nigdy nie było inaczej, o ile pamiętam. W tym roku zaproszenie do pracy w jury przejęła pani Joanna Szczepkowska, co bardzo mnie ucieszyło. No, a skoro mówimy o pani Joannie Szczepkowskiej, to może uchylę jednak jeszcze tylko rąbka tajemnicy i powiem, że jej spektakl z jej udziałem, mianowicie Pelcia, czyli tam jest taki dosyć długi podtytuł, czy rozwinięcie tego tytułu, to jest autorski spektakl pani Szczepkowskiej w tym sensie, że ona go napisała tekst, wyreżyserowała i gra, ale nie tylko ona gra. Będzie zamykał nasz festiwal, oczywiście już poza konkursem, ponieważ no, jako juror pani Joanna Szczepkowska nie bardzo mogłaby oceniać swoją pracę. Ale w niedzielę, w dniu ogłoszenia wyników naszego konkursu, ten właśnie spektakl będziemy mogli zobaczyć. Z góry Państwa zapraszam już teraz. Drodzy Państwo, no, szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników teatru i do wzięcia udziału w tych wydarzeniach, niezwykłych spektaklach, które przed nami, a także towarzyszących wydarzeniach. Serdecznie zapraszam, a zapraszał Państwa pan Jerzy Makselon, dyrektor naczelny Teatru Nowego w Zabrzu. Ja dziękuję panu za przybycie do studia i za rozmowę, a Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.